My w pewnym sensie też pozostaniemy w temacie pogody jeszcze przez chwilę, warunków atmosferycznych, bo z nami jest gość Rafał Rajkowski, który za chwilę opowie o tym, na czym polega, jak działa i w jaki sposób uczyni nas pięknym i młodym komora normobaryczna. Ale zanim o tym, pamiętam jak moja babcia mówiła, że boli mnie głowa, to pewnie z powodu pogody. Jak byłam małym dzieckiem, to nie traktowałam tego zbyt serio. Teraz im dalej w las, tym rzeczywiście mam wrażenie, że pogoda wpływa na moje samopoczucie. Czy w związku z tym taka komora normobaryczna jest w stanie mi pomóc? Tak, dzień dobry Państwu. Oczywiście komora normobaryczna jest w stanie pomóc na wiele, bardzo dużo różnych rzeczy, a przede wszystkim poprawić jak gdyby nasze samopoczucie i w uśmiech, radość, ponieważ w komorze normobarycznej jest 1500 hektopaskali. My jak jesteśmy na dworzu i to mamy... To jest bardzo wysokie ciśnienie. Tak, to jest bardzo wysokie ciśnienie w ogóle. My na dzisiaj mamy 1000 hektopaskali i wszyscy są zadowoleni, a do komory normobarycznej wchodzimy, mamy 1500 hektopaskali, więc tak naprawdę nasze samopoczucie wzrasta dużo lepiej. A półtorej godziny przebywania w komorze normobarycznej jest prawdziwym cudem, ponieważ po półtorej godziny przebywania komórki macierzyste w naszym własnym ciele, z naszych własnych zasobów, namnażają się od 100 do 700%. Więc tak naprawdę jakość naprawy naszego ciała wzrasta ogromnie. Wiele rzeczy w ogóle, które są jak gdyby naszymi dolegliwościami przez całe życie, nagle po jednorazowym wejściu do komory normobarycznej one znikają. Nie zawsze się tak dzieje, bo niejednokrotnie trzeba przyjść tam kilkakrotnie, ale jeśli chcemy zachować swoją młodość i chcemy wyglądać ładnie i długo cieszyć się w ogóle twarzą naszą jak gdyby w ogóle bez zmarszczek, no to komora normobaryczna jest jak gdyby najlepszym miejscem do tego, żeby tam po prostu przychodzić. Taka terapia powietrzem to coś, co kojarzy się z taką doraźną terapią tych ludzi, którzy mają problemy związane na przykład z podtruciem tlenkiem węgla, tak? Tak. Z terapią dla sportowców, żeby tak. poprawić ich wydolność. Tak. A czym ta komora normobaryczna różni się od tych, które funkcjonują gdzieś albo w szpitalach, albo właśnie w jakichś zakładach opieki zdrowotnej? Komory normobaryczne różnią się od komór hiperbarycznych, bo pan mówi tutaj o hiperbarii. Hiperbaria to jest bardzo wspaniały jak gdyby nasz pionier w ogóle, czyli jakby jakiś nasz taki punkt, od którego my wyszliśmy. Doktor Jan Pokrywka, od którego wyszedł, ponieważ hiperbaria ma bardzo dobre działanie dla ludzkiego organizmu. Jednak są tam pewne niedogodności, które nie pozwalają nam jak gdyby być tam przez 24 godziny na dobę. Bo tam mowa jest, zdaje się, o tlenie, a tutaj o dwutlenku węgla. Tak, dwutlenek węgla jest kluczowy. Nam się wydaje, że dwutlenek węgla dla nas... To nic dobrego. Tak, to nic dobrego, a jednak w ogóle, kiedy mamy dużo w komorze normobarycznej, która została stworzona w 2013 roku przez doktora Jana Pokrywkę, przede wszystkim mamy do 70% dwutlenku węgla, co różni komorę normobaryczną od komory hiperbarycznej, bo w hiperbarii mieliśmy tylko tlen, co w jakiś tam sposób mogło to być niekorzystne w ogóle, jednak mimo to i tak pomaga to bardzo ludziom. A w komorze normobarycznej, przepraszam, mamy do 70% więcej dwutlenku węgla, co powoduje, że nasz organizm może się właściwie natlenić. Po wyjściu z komory normobarycznej wszyscy, jak tutaj w ogóle byśmy weszli, mamy 100% natlenienia organizmu, czyli warunki, w których my dzisiaj się znajdujemy, nawet tutaj w tym studiu, są dla nas, dla naszego organizmu niekorzystne, ponieważ jest za niskie ciśnienie i za mało dwutlenku węgla. Mhm. Jeśli wchodzimy do normobarii, to wreszcie nasze ciało pracuje w warunkach takich, jakie powinno mieć na co dzień. Bo kiedyś przed wielką powodzią, to jest przed tym wszystkim, co zostało opisane w Biblii i wielu innych księgach na całym świecie, to była wielka powódź. Naukowcy odnaleźli w ogóle ślady tej wielkiej powodzi i doktor Jan Pokrywka poskładał wszystkie w ogóle te fakty, złożył w ogóle do kupy, wzorując się jak gdyby na hiperbarii, która do dziś dnia działa w ogóle w wielu miejscach i stworzył miejsce, w którym komórki macierzyste wzrastają od 100 do 700%. To wszystko brzmi wręcz idealnie, niczym dieta cud. Ale mam takie pytanie. Pan wspomniał o tym bardzo wysokim ciśnieniu, które panuje w takiej komorze. Czy to jest w związku z tym propozycja dla każdego? Bo co mają zrobić ludzie z wysokim ciśnieniem, które im nie służy? Przede wszystkim przyjść do komory normobarycznej, ponieważ w komorze normobarycznej wszystkie procesy w organizmie się normalizują w ogóle, normują w ogóle. Czyli jeśli ktoś ma nadciśnienie,
to jeśli on przyjdzie raz, czasami już po jednym razie jest szansa, że to nadciśnienie jak gdyby w ogóle u niego się zniweluje i będzie na właściwym poziomie. Ale jeśli on nawet za pierwszym razem się to nie uda, przyjdzie drugi, trzeci raz i na pewno po którymś razie wszystko w organizmie się wyreguluje, ponieważ nasze ciało jest przystosowane do ciśnienia atmosferycznego 1500 hektopaskali, takie jakie było przed wielką powodzią. Czyli dzisiejsze ciśnienie atmosferyczne, nasze ciało pracuje... przystosowało się do tego, jakie dzisiaj mamy te warunki, ale ono nie funkcjonuje tak, jak powinno. Więc my nie przekraczamy dzisiaj, jak gdyby wieku 120 lat, a komora normobaryczna z ogromnym entuzjazmem obiecuje nam to, że będziemy żyć dużo dłużej. Ludzie, którzy tam przychodzą, mam przykład takiego sportowca, który jest... amatorem, ale jeździ na rowerze. I oni często testują się w takim tunelu aerodynamicznym. No i mamy takiego kolegę, który bardzo dużo pieniędzy włożył w ogóle w sprzęt i bardzo często się w ogóle mierzy. I po przyjściu dwukrotnym w ogóle do komory, tętno w ogóle, jak mierzą się w tym tunelu aerodynamicznym, to mieli tętno jazdy na 200 km 160. Dzisiaj ten człowiek ma tętno 150. Jego koledzy wszyscy zapisali się automatycznie, bo to 10 różnicy w ogóle w tym tętnie, to jest przepaść. Oni mówią, że to jest przepaść. Ja nie jestem sportowcem i nie mam na ten temat pojęcia, ale jak przyszedł... Ale słucha pan fachowca. Tak, oczywiście. No, ten człowiek jak przyszedł, zapisał się przedwczoraj dwukrotnie do mojego serdecznego przyjaciela Krzysztofa Kępki, który ma komorę normobaryczną w Romanowie 17, to jest niedaleko Grójca, no to on w dniu wczorajszym zapisał się na dwie sesje. Szukam gdzieś takich części wspólnych z tym, co już znamy, żeby jakoś, jakkolwiek oswoić temat tej normobarycznej komory, która brzmi skomplikowanie, ale jak wiemy, system działania jest prosty. Czy to ma cokolwiek wspólnego z stężniami, z miejscami do inhalacji? Jak to praktycznie wygląda? Najbardziej wspólne w ogóle to ma tutaj z hiperbarią, prawda? Czyli bo mamy już tam zastosowane, jak w hiperbarii mamy od 2500 i więcej w ogóle tak naprawdę hektopaskali, i tam mamy podwyższony tlen, ale my w normobarii zrobiliśmy zupełnie odmienny, tam wchodzimy w ubraniu, nie ma problemu, tam widzimy w ogóle, tak naprawdę jesteśmy w ogóle tutaj, możemy się umówić tam na kawę, ale my tam serwujemy wodę, która ma odwrócony potencjał oksydacyjno-redukcyjny, czyli ORP-, tak jak mleko z piersi kobiety. Dobrze, to ja tutaj pozwolę sobie wejść w słowo i zapytać jedno o najważniejszą rzecz. Tak. Czy przyda nam się kontrola lekarska przed korzystaniem z takiej komory? Owszem, możecie państwo pójść w ogóle do lekarza. W ogóle u lekarza możecie w ogóle zobaczyć, jakie macie wyniki. I potem ewentualnie sprawdzić, i zobaczycie w ogóle, co się dzieje. Lekarze często stają w osłupienie, stawiają oczy w osłupienie, ponieważ to, co się dzieje na tych wynikach, oni czegoś takiego nie widzieli. To tak jak z tym sportowcem, który jest rowerzystą i jego tętno było 160 przez cały czas i całego jego zespołu. On po dwukrotnym wejściu do komory, czyli tak naprawdę 3 godziny w ogóle to zajęło, to jak on zobaczył, że te tętno spadło o 10, to jest naprawdę, ja nie wiem, jaka to jest różnica, ale te 10 ale znacząca. Ogromna, w związku znacząca. Z tym, jeśli ktoś chce osłupić